arcybiskupie, że biskupie Edwardzie, gdy w zeszłym roku w tym miejscu składaliśmy sobie życzenia, nawet na myśl nam przyszło, że takie okoliczności jak teraz będziemy się spotykać. Nowe doświadczenie, pandemia, związane z tym ograniczenia, zarówno w naszym liturgicznym świętowaniu. Papież Franciszek niedawno powiedział, że Boże Narodzenie nam uświadamia, że Jezus Chrystus jest naszym pokojem, naszą radością, naszą siłą i naszym pocieszeniem. I dodał papież, również to Boże Narodzenie, które będziemy przeżywać w cierpieniach pandemii. Radość i pokój, mimo wszystko. To są dary przecież, które zwiastowali aniołowie w noc betlejemską. Zwiastują wam radość wielką, pokój ludziom dobrej woli. Życzę wam właśnie jakoś umocnienia tej radości, nadziei, żeby też Pan Bóg błogosławił wasze posłudze, żeby w nowym roku dał wam nowe siły, zdrowie i żeby błogosławił wszystkim waszym arcypasterskim posługiwaniu. A wam, drodzy przyjaciele, którzy w różnoraki sposób pomagacie naszym biskupom, życzę bożonarodzeniowego rozradzenia. Bóg za to dziękujemy bardzo. To tak myślę, że już tam będziemy stać. Dziękujemy bardzo księdzu Impłatowi za życzenia w imieniu was wszystkich. Nasza Wigilia trochę jest ograniczona ze względu właśnie z tą pandemią. Już nie ma może waszych rodzin bliższych, ale nie tylko, bo przy naszym stole wigilijnym już w tym roku brakuje, chociaż nie był fizycznie nigdy obecny, ale duchowo żeśmy się z nim łączyli. Księdza kardynała Mariana Jaworskiego, księdza Igora Kożydło, który też jako pracownik sądu tutaj do nas przychodził. Więc troszeczkę nam ich brakuje. Nie ma też z nami księdza biskupa Leona, chcę tutaj wspomnieć, chociaż to takie dzieje, ale kiedy jesteśmy wszyscy, ale żebyśmy wiedzieli, z jaka przyczyna, ponieważ kiedy, czego tutaj się nie pojawia, bo napisał mi, że od czasu, kiedy nastała pandemia, on nie udziela się zewnętrznie, nie będzie jeździł na parafię, czy celebrował publicznie przy świętych, dlatego też nie ma go dzisiaj tutaj z nami, ale łączy się duchowo. Moi drodzy, ten rok, mimo tych wszystkich trudności, był dla nas jednak rokiem błogosławionym. Modlimy się jeszcze o dobre, liczne powołania kapłańskie, zakonne i ufajmy, że na drugi rok będzie nieobfity. W seminarium na Wigilii ogłosiłem, że 30 stycznia nasi dwaj diakoni pochodzący tutaj ze Lwowa przyjmą sakrament kapłaństwa. Zazwyczaj było to w czerwcu czy w maju, ale ze względu na te trudności, które mogą powstać, bo obecnie też dwóch księży z Przemyśla są w szpitalu, są w szpitalu, więc już by się przydało, żeby ktoś ich tam zastąpił, więc będą do takiej dyspozycji. Ukończyli już studia, także zdali egzamin magisterski, są gotowi, są też już dojrzali wiekowo. W tym roku otwarliśmy kilka nowych parafii, kościołów, o czym słyszeliście. Jest to też dla nas wielka radość. 1 lutego, to już w następnym roku, za
zapraszam wszystkich na poświęcenie kościoła przy klasztorze sióstr benedyktynek. A potem 19 marca będzie uroczyste otwarcie także klasztoru, w którym będą się modliły, żyły siostry benedyktynki, a taką troską duszpasterską obejmą ich ojcowie benedyktyni. To jest też dla nas taka wielka radość i wielkie błogosławieństwo. I to, co wszystko się dzieje w naszym Kościele, to jest praca, modlitwa nas wszystkich, tutaj obecnych i tych, których też może nie ma, ale wiemy, że wszyscy się łączą z nami duchowo, swoją modlitwą, cierpieniem. To razem budujemy to Boże Królestwo tutaj na ziemi. I za to wszystko jestem każdemu z Was wdzięczny, bo każdy tutaj, począwszy od biskupa, skończywszy na siostrach czy na świeckich osobach, wszyscy macie w tym wielki udział, bo tworzymy to jedno wielkie ciało, jakim jest właśnie Kościół Chrystusowy. I pochylając się nad tajemnicą Bożego Dziecięcia w żłobku, uświadamiamy sobie, jak wielką miłością Bóg obdarza człowieka. Przychodzi do nas w ludzkim ciele, chce być obecny wśród nas i nam towarzyszyć nam w codziennym życiu, umacniać naszą wiarę, naszą codzienną pracę, dodawać siły w znoszeniu wszelkich przeciwności i trudności. I tak jak ksiądz Mikołaj wspomniał, niech ta radość bycia z nami Zbawiciela zawsze towarzyszy Wam na każdy dzień Waszego życia, by jej nic i nikt nie przesłonił, byście byli zawsze mocni wiarą i tą miłością Bożą, i tę radość i Bożą miłość nieście w Waszym codziennym życiu, także innym ludziom. Wesołych, błogosławionych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Teper poblagosłowimy oblatki i podelimo se nimi. Nechaj cej rzez lamania chliba bude wyjawą naszej wzajemnej lubowi ta probaczenia. Gospody Boże, prosim o Tebe, błogosławi nas i ci oblatki, jakimi my budemo delitis. Obdaruj nas usich Twoim mirom i wczyny, щоб my każdy dzień przeżywali u lubowi ta ochoce delilisia blagami, jakimi nas obdarowujesz przez Chrysta Gospoda naszego. Amen. Wśród nocnej ciszy,